Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Pół miliona paczek wyrobów tytoniowych wpadło w ręce podlaskich funkcjonariuszy służby celno-skarbowej z Budziska. Kierowcę, Białorusina przewożącego kontrabandę estońską ciężarówką, zatrzymano w pobliżu granicy. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli w pobliżu polsko-litewskiej granicy estońską ciężarówkę. Jej kierowca, obywatel Białorusi, przedstawił dokumenty przewozowe, zgodnie z którymi w naczepie miał znajdować się sprzęt AGD. Ciężarówka została prześwietlona. W kartonach wypełniających całą naczepę funkcjonariusze znaleźli przemycane papierosy. Podczas kontroli mundurowych wspierał Denar, pies służbowy rasy Labrador Retriever, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Zamiast deklarowanego towaru w ciężarówce znajdowało się ponad 500 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby kontrabanda trafiła do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby ponad 13 milionów złotych. Wobec białoruskiego kierowcy wszczęto śledztwo, które nadzoruje prokuratura rejonowa w Suwałkach. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.